Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Dzień dobry, Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek, zapraszamy. Krzysztofie. Słucham. Obaj wpadliśmy na ten sam pomysł. Ten sam, nawet na dwa te same chyba, ale dobra, mów. Jeden ma na imię Edward, a drugi na nazwisko Siarka, ten pomysł. Siara. I wszystko jasne. Tak, Edward Siarka. Uważam, że Edward Siarka to jest osoba stworzona pod każdym względem do tego, żeby być wiceministrem środowiska. Ktoś i klimatu. I klimatu. Jak ktoś się nazywa Edward Siarka, to nie może dać mu resortu sportu na przykład. To musi być środowisko i klimat. No, tak, to prawda, bo szkoda, żeby się marnował i w związku z tym on się nie marnuje. To jednak trzeba powiedzieć, że wiesz, facet raz daną szansę postanowił wykorzystać. Wycisnął jak cytrynę swoje 5 minut medialne. Moim zdaniem on dopiero zaczyna, wiesz, to znaczy ludzie jeszcze nie wiedzieli, że Edward istnieje, bo on się otarł o Europarlament, otarł się, że tam na czyjeś miejsce wskoczył, ale to zostawmy. Pan Edward bowiem teraz postanowił pomóc ludziom. I to jednak jest bardzo chwalebne. No właśnie. Wykorzystał zamieszanie wokół siebie. Widział, że inni ministrowie nie do końca sobie radzą z galopującą inflacją. Tak, z drożyzną straszną. Tak. Generalnie nikt nie ma na to pomysłu. I on wtedy mówi, zaraz. Przecież mój resort ma rozwiązanie. I co powiedział? I pan Edward powiedział, że słuchajcie, bo ludzie go pytali. Nie, bo to też trzeba od razu powiedzieć. Bo to nie jest tak, że on sam z siebie. Bo to jest skromny człowiek. Oni go pytają... Panie, pomóż pan. Ale pytali, czy na zasadzie niech mnie ktoś zapyta? No, słuchaj, tego nie wiemy do końca. W każdym razie ten skromny człowiek nazwiskiem Siarka... Imieniem Edward. Wydał oświadczenie. Ja będę je od razu starał się tłumaczyć na polski, że cały czas obowiązuje, za zgodą leśniczego rzecz jasna, możliwość zbierania gałęzi na opał. Edward chce, żebyście zbierali chrust. I nie marudzić później, że wam zimno w domu. Czekaj, albo że... przeczytaj całość. To jest piękne. Masz gdzieś całość? W tym roku po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, nie mówi na Ukrainie, nie. I zawirowaniu na rynku energii wzrosły zapytania. Słuchajcie, było takie nieduże zapytanie, ono wzrosło. Wzrosły zapytania do nadleśnictw o wskazanie terenu i zgodę na pozyskiwanie drewna opałowego w lokalnych lasach. Ale to jest typowy wniosek. Priorytetowo jakiś... należy zadbać, by pierwszeństwo, znaczy priorytetowo to już oznacza pierwszeństwo, ale dobra, cicho, bo to najważniejsze to priorytet, no ale dobra. Priorytetowo należy zadbać, by pierwszeństwo samopozyskiwania. Wiedziałeś o tym, że możesz samo pozyskać? Że to drewno samo się przyniesie? Tak, miały społeczności lokalne. Chodzi o to, że jak ja ci na przykład... Czekaj, no rozumiem, ja to państwu teraz wytłumaczę. Słuchaj, poczekaj. Samo pozyskałem sobie teraz komputer i mam dwa. Nie, tak. Samo pozyskanie komputera by było wówczas, gdyby on do ciebie sam przyszedł. Ty go pozyskałeś, a nie samo pozyskałeś. Samo pozyskałem, bo nikt mi go nie przyniósł. No nie wiemy, co pan Edward miał na myśli. On to no w następnym odcinku jeszcze wyjaśni. W każdym razie chciałem powiedzieć, że to jest typowy wniosek, jaki składam kilka razy do roku. Mianowicie piszę do nadleśnictwa, czy mogę pozbierać kilka gałęzi. I oni piszą... A skąd pan jest? Ja podaję nazwę miejscowości i oni mówią, to tylko w rejonie i tu wskazują mi działki, po prostu, na których mogę zbierać chrust, bo dalej, już mówią, pierwszeństwo mają dalej mieszkańcy Piaseczna. I ja mówię, dobra, to ja na ich teren nie wchodzę, żeby nie było jakichś walk. Bo ty się, bo ty opalasz swoje mieszkanie chrustem. Słuchaj, ja w ogóle mam dla ciebie... Robercie, ja mam dla ciebie prezent. Spróbuję zachować... Ja mam dla ciebie prezent. Słuchajcie, teraz wreszcie będzie fajny program. Robercie, mam dla ciebie prezent. Uwaga, to jest chrust. To nie jest chrust, moim zdaniem nawet nie wiesz, jak wygląda chrust. Dobra, ale no nie chciałem takich małych patyczków przynosić. To jest... Po prostu kawał badyla, tak. Który jest... Samo pozyskałeś. Tak, to jest z mojego lasu. Z mojego w teorii, tak naprawdę z państwowego. Ja go bez zgłaszania... Nie, przecież nie mogę go wziąć, jak go wezmę, tylko ukradłeś, jak go wezmę... On jest z czarnego rynku. Słuchaj, ja będę paserem. On jest z czarnego rynku, ale... Pójdziesz do więzienia. Ma optymalną temperaturę spalania.
Jest troszeczkę długi, ale można go pociąć na mniejsze kawałki, a można też tak, bo to też przećwiczyłem, tak wsuwać. Po prostu tu się spali i ty wsuniesz dalej i cały czas masz ciepło. I taki kawał patyka, tak, badyla, on powinien podnieść temperaturę w domu jakieś 2 stopnie Celsjusza, zależy od kubatury domu. Ale wystarczy go tam po prostu postawić, czy trzeba coś z nim zrobić? Należy go podpalić we wskazanym do tego miejscu. W każdym razie przyjmij. Nie, ale ja nie mogę, bo będę paserem. Ja nie mogę go wziąć, pójdę do więzienia. Nie paserem, paserem byś, gdybyś chciał go sprzedać potem. Nie wiem, czy miałeś takie plany. Tak, chciałem go odsprzedać. Właśnie. Słuchajcie, może... Ale może przecież jest piękny, to jest w ogóle kostur. To może zrobimy tak, proszę Państwa. Możemy go na licytację wystawimy. I na przykład, jak ktoś wylicytuje sobie badel, to będzie mógł... Postawimy tutaj ten badel. Dobry. Słuchajcie, jakby ktoś chciał na przykład taki badel, dokładnie ten badel, od Krzysztofa Stanowskiego i ode mnie. I tak to jest Robertowi robić prezenty. Ale pogardził. Jak to pogardziłem? Ja chciałem tylko powiedzieć... Byłem ostatnio u ciebie w domu, było zimno. I miałeś piec, w którym powiedzieli, że nie palisz od lat. Kominek, bo nie wolno, tak. Bo i nie palisz, to myślałem, że zrobię ci prezent, żebyś w końcu tam rozpalił. Dobra, słuchajcie, cofam to. Nie dam wam tego badyla. To będzie mój badyl. No zabiorę go sobie, zaniosę do domu i jak przyjdzie kryzys... To będziemy mieli w domu ciepło, a ty będziesz miał zimno, bo sobie nie pozbierasz, bo ci z Piaseczna ci przyjdą i wyzbierają chrust. Chciałem też powiedzieć, że ja od najmłodszych lat wyrastałem jako kryminalista. Ja byłem harcerzem. To jest zorganizowana grupa przestępcza, która regularnie zajmuje się zbieraniem chrustu w lesie. Bez zgody leśniczego. Bez zgody leśniczego. I ja to robiłem. Ja to robiłem chyba od 7 roku życia. Ja to robiłem lato w lato. Zbierałem chrust. W warunkach recydywy w dodatku w takim razie. I nie wiem, czy tu istnieje ta możliwość złożenia czynnego żalu, czy nie do końca. Wyrażenia przynajmniej. Tak. Ale żal, a jakbyś ten czynny chciał wyrazić? Musiałbyś to odpracować. Znaczy, ja mam dla ciebie taką propozycję. Tak. No, czy ty wiesz, w których lasach zbierałeś ten chrust? Musiałbym otworzyć wszystkie te lasy. Ja obawiam się, że ja po prostu hurtowo je zbieram. To Krzysztof, to nie. To zróbmy inaczej. To ty w takim razie teraz zanoś chrust do lasu, żeby oddać to. Ale skąd? No nie wiem, to już musisz samo pozyskać. Muszę do Niemiec jechać, tam ukraść im chrust i przywieźć go do Polski. Tak, i samo i żeby było... Jaki czyn patriotyczny. Że liczba chrustu się zgadza. Że ty zajumałeś wtedy i teraz odniesiesz. Jakby się nadleśniczy spotkał na przykład w lesie i mówi: o, pan kradnie chrust. Nie, proszę odnoszę. Pana. Ja odnoszę. Ja jako dziecko zabrałem, teraz odnoszę. Proszę, to jest czysty po niemiecki chrust. Panie Edwardzie, bardzo panu dziękuję za te rady związane z... Panie Edwardzie, taki energią. Niewinny człowiek, a tyle radości. Naprawdę, niech pan jeszcze popracuje dłużej. Jeszcze w kilku innych resortach. Będzie nam wszystkim weselej i cieplej. Na duchu. Tak. Jeśli wam się wydawało, że Polska to kraj z gówna i patyków, to mamy złą wiadomość. Patyki się kończą. A propos cieplej, to przenieśmy się do Legnicy. O! Znowu do tego samego miejsca. Pięknie. Pamiętasz zajmowanie... Mieć Legnicy awansowała do ekstraklasy. Owszem, ale my zajmiemy się... palmiarnią w Legnicy, którą już się zajmowaliśmy. Gdyż nie ma tam palmy. Nie, nie ma palmy. Palma była, ale to... Słuchajcie, to jest banał. No, ale był remont, to jak mówiliśmy. No wiadomo. Każdy głupi może mieć palmiarnię, w której ma palmy. W Legnicy poszli dalej, mają palmiarnię, ale nie mają palmy. To jest jasne w końcu. Bo tam rzeczywiście były takie tam najcenniejsze gatunki palm, daktylowców i innych roślin zostały wycięte. To jest informacja, którą... Ale może na opał, a wtedy to się chwali. Przez siarka pochwali. Ludzie tam zbierali. Cała Legnica teraz tą palmą się ogrzewa. Rozumiesz? Ludzie zbierali chrust, zanim to było modne. Ale paliłeś kiedyś w domu palmą? Bo ja dębem paliłem, brzozą paliłem, ale palmą nie, więc może to ma sens. A takie palmy, co to, wiem, to na niedzielę to. Palmowe, to nie. Się nie liczą. Dobra, posłuchaj, bo myśmy wtedy opowiadali o tym, że tam był remont palmiarni, no i tam przy okazji remontu palma zdechła. I żółwie niestety też mogły tego nie przetrwać. No, ale to ma ciąg dalszy, bo oni mieli... Ale był remont, Jezu, takie czepianie się. No. A, przepraszam, miałeś kiedyś remont w mieszkaniu? Tak. A dzieci przeżyły? Jedno. Pamiętasz Olka? No.
Przepraszam bardzo Państwa, bo ja się wzruszyłem i dlatego się zakrztusiłem. W każdym razie w Legnicy było tak, że były tam zwierzęta w tej palmiarni. Oni są za małym miastem, żeby mieć osobno palmiarnię i zoo, postanowili to jakoś połączyć. No i tam wyobraź sobie, były papugi, żółwie, a nawet małpy w tej palmiarni. Ale nie jako obsługa. Nie. I sformułowanie były jest sformułowaniem właściwym. Wiesz, dzielni legniczanie. Ale śmieszne. Umarły zwierzęta. Pośmiej się, Robert. Pokaż, nie, jak się śmiejesz. Nie, one nie wyzdychały. Przynajmniej nie wszystkie. Okay. Przynajmniej nie wszystkie. Niektóre były twarde sztuki i nie udało się legniczanom ich wykończyć. I musiało interweniować zoo w Poznaniu, które je tam zabrało, i przerażona pani Ewa Zgrabczyńska, dyrektor zoo w Poznaniu, powiedziała, że mieliśmy do czynienia z pomieszczeniami bez światła społecznego. Szokujący był fakt utrzymywania żółwi w zwykłej wannie. Leczenie weterynaryjne będzie długotrwałe, szczególnie w przypadku papug. Ja nie wiem, co nim pióra wyrywali, czy co, i teraz trzeba czekać, aż odrosną. Natomiast wzruszył mnie również broniący Legnicy i swojego dobrego imienia, pan Bogusław. Pan Bogusław nazwiskiem... Brawo, panie Bogusław. Pan Bogusław nazwiskiem Graboń, prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, czyli prezes. Prezes Graboń powiedział tak. Nie podzielam zdania, że te zwierzęta były schorowane i źle pilnowane. No tak, zdechły, bo były stare. Owszem, zgnił jednemu tam kawałek czegoś, no bo zgnił, no zdarza się, no cholera jasna, no. Wziął i zgnił, no. Ale to nie oznacza, że nie był pilnowany. A czy pan Graboń ma swoje zdanie na temat palmy? Nie, no, on ją wykończył. No tak, ale czy się zgadza z tym? W kominku mu się teraz nie mieści ta palma. Nie, ja się zastanawiam, wiesz... Czy jakieś brzydkie słowa mi się cisną na usta jako przerywnik, ale kogo oni w tej Legnicy zatrudniają? Facet, słuchaj, tam wyzdychały im zwierzęta, cała reszta jest w stanie jakimś agonalnym, zoo przerażone, bo trzymają żółwie w tej Legnicy w wannie. Nie, zastanawiam się, co pan Graboń ma w wannie? Panie Graboń, pan ma żółwie. Wiesz, właśnie wiesz. Żółwie ma, tak? Cześć, chyba, że są święta Bożego Narodzenia, to karpia. To karpia. A te małpy, to nie wiem, gdzie on je ma. No w każdym razie to jest jakiś w ogóle total. No ale... Wiesz co, ja byłem w zeszłym roku w Legnicy. W zoo w Kinszasie. A wiem, i mówiłeś. I tam pyton miał taką miskę małą, w której było trochę wody nawet. I jak się dobrze zawinął, to się napił. W połowie mieścił do tej miski. I już wtedy myślałem, że to jest jakieś ekstremum, że to jest naprawdę dziwne miejsce, gdzie ja trafiłem. Wiesz, pyton w małej misce i w ogóle te zwierzęta trzymane w ale wszystkie żółwie naraz w jednej wannie? W koszmarnych warunkach, wiesz, jakiś tam powiedzmy gepard w takiej klatce metr na metr, gdzie nawet nie miał jak się przekręcić. I myślałem, kurczę, gdzie jestem? A wystarczyło jechać do Legnicy. No, słuchajcie, jakbyście nie wiedzieli, co z sobą zrobić, jakieś plany wakacyjne na przykład wam do głowy przychodzą, jakieś takie dalekie wyprawy, to nie, słuchajcie, nie trzeba. To Legnica wystarczy. Legnica, palmiarnia. Wprawdzie palmy już nie zobaczycie. Ani małpy. Ale do Gdańska też nie po palmę. Najbliższa czynna palma gdzie jest w Polsce? Czekaj, cholera jasna, gdzie może być palma? No tam w Warszawie to sztuczna. No sztuczna, się nie w Gdańsku wie, im umarła, w Legnicy umarła. W Koszalinie zawalił się most, to się nie liczy, bo nie wiem, czy nie. Ale nie na palmę. Nie. No nie wiem. Słuchajcie, jakbyście wiedzieli, gdzie są jakieś palmy. Ale muszę ci powiedzieć, że mam znajomego. To nie róbcie tam remontów. Mam znajomego, który ma z 10 własnych palm w ogrodzie. Ale takie małe to się. Ale one rosną bardzo szybko, on je owija na zimę i tak dalej. I wyobraź sobie, że jak zwykły człowiek, prywatny pasjonat, zajmie się taką palmą, to ona rośnie. A jak państwo się zajmie, albo samorząd, albo miasto, to niestety umiera. Ja w ogóle pomyślałem, że wiesz, że zrobimy tak tropem tych miejscowości, którymi się zajmowaliśmy. O Pile nic ciekawego nie znalazłem, ale o Koszalinie znalazłem informację. To tylko na króciutko, tak, bo to nic ważnego, ale jednak patrz, jaki ten system represji w Polsce jest dokuczliwy. No wyobraź sobie, że tam był taki 26-latek w Koszalinie. No chłopina, no co, no... Przedsiębiorcza chłopina, i on wziął i przyjął zagraniczny przelew bankowy na kwotę 5,5 miliona złotych. Mhm. Ktoś mu przelał. No i co? I oni go teraz do więzienia wsadzili, bo mówią, że pieniądze pierze.
Wyobrażasz to sobie? Jak teraz się ludzi w Polsce za PiSu męczy? Facet dostał 5,5 miliona, albo żeby miał ciotkę, albo kogo. No i oni mówią, że pieniądze może bierze. Może z Nigerii dostał. Może z Nigerii, właśnie ten wujek, który mi obiecał, że im prześle te pieniądze, to mi nie przesłał, ale jemu przesłał. No. I się w ogóle wszyscy go czepiają. Nie, to w ogóle wstyd. Chciałem wrócić do galopującej inflacji. Ceny rosną, ale nie wszędzie i nie każdemu. Otóż ceny nie rosną posłom. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Że im ceny nie rosną? Nie rosną. To znaczy, w każdym mieście w Polsce wydaje się, że mieszkania są coraz droższe. Są coraz droższe mieszkania. No są. No. Wydawałoby się, tak przynajmniej mówią ci, którzy chcieli je kupić. Tak. I trzeba przyznać, że w dużych miastach, w dobrej lokalizacji, to już tak poniżej 10 za metr coraz w Warszawie znaleźć. W Warszawie to już nie mówię. Też 10 za metr w centrum czy w Mokotowie to w ogóle nieosiągalna niemalże kwota. Trzeba doliczyć jeszcze kilka tysięcy. Natomiast tak chciałem ci powiedzieć, że generalnie ci nasi posłowie mają szczęście do tanich mieszkań. Otóż Borys... Bo może są ubodzy, mieszkają w byle czym. Nie. Borys Budka w oświadczeniu majątkowym wycenia swoje mieszkanie, które ma 165 metrów kwadratowych na 408 tysięcy, co daje 2400 zł za metr. 2400 za metr? Tak. Mieszkanko? Tak. To słuchaj, panie Borysie, to ja powiem tak, pan zrobi interes życia, pan sprzeda za 4800, ja biorę. Pierwsza propozycja od Roberta Mazurka, 4800 za metr. Tak. Jak on ma za 2400, to sobie to on zarobi dwa razy tyle, kupi sobie drugie takie. Ale no przecież to, słuchaj, Marek Ast ma dom o powierzchni 170 metrów kwadratowych, wycenia go na 350 tysięcy, czyli 2000 za metr. Ale bo kupujesz od Marka Asta? Ale, już ale kupujesz czy nie? No jak pan Borys mi nie sprzeda, to pan A nie, Marek. Nie stać się na dwa? A dobra, wezmę się za pożyczkę. Za dwójkę. A co tam? Za dwójkę. Trójkę. No dobra, to ja dam trójkę za metr. Dobra. Ale teraz, a ty wejdziesz w jakiś biznes? Bo tak, ja jedną rzecz tylko chcę kupić, bo tam jest, ja znalazłem... Ale ja nie jestem taki frajer jak ty, żeby przepłacać. Bo ja kupię od Ryszarda Bartosika. Kto to jest w ogóle? Przepraszam. No ja powiem, że jest taki zmuszasz mnie z Google. Nie, no tam Ryszard jest napisane z jakiej on jest partii. Bartosik, no, proszę cię, poseł. No. Właśnie tam, gdzie patrzę, nie ma. Ma wąsy, pewnie coś od wsi. Sekretarz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. No, trafiłem, ale Prawo i Sprawiedliwość. No to wszystko się zgadza. Otóż słuchaj. Ryszard Bartosik ma dom o powierzchni 220 metrów. Wycenia go na 300 tysięcy, a więc 1363 zł za metr. I ja od niego biorę za dwójkę. Przebijam cię. Cholerny jasny. I tobie sprzedam za czwórkę. Ale jest jeszcze. Pan nie. Zbigniew Babalski. Dom 198 metrów, wycenia na 400 tysięcy, czyli 2020 zł za metr. Boże drogi, gdzie oni takie... Ja chciałem podziękować panu Radkowi Karbowskiemu z Twittera, który to wszystko zbiera do kupy i robi z tego takie nitki interesujące. Tam jest tylko jedna fajna rzecz. Znaczy, ponieważ ja znam ten obraz, to wiem, że Piotr Gliński swój wielki obraz dwornika wycenił na 50 tysięcy. To ja powiem tak. Ja go wezmę za 150, a i tak będę miał 50 w suchym, bo zaraz na aukcji sprzedam za 200. Nieźle, nieźle. Ja bym jeszcze pohandlował z panią Anną Żukowską, ale nie potrafię rozczytać, co ona napisała. A czy jest w ogóle dobry sposób na oświadczenie majątkowe? Piszesz tak i koniec. No, wypełniłem oświadczenie. Tak. Złożyłem, bo tam jest obowiązek składania, a nie, że tam zaraz każdy musi przeczytać. Czy gdzieś jest napisane, że masz ładnie pisać? Nie. Czy to jest w ogóle jakiś obowiązek dla obywatela, że ma ładnie ale pisać? Ale wiesz, jaki problem mają? Czy to jest, kurwa, lekcja kaligrafii, czy wypełnianie oświadczenia majątkowego? Brzydkie wyrazy w ogóle są zakazane. Słuchaj, jest sprawa, bo oni mają problem, wiesz, tak naprawdę, no bo nie możesz napisać, że masz jakieś drogie mieszkanie. Dlaczego? Dlaczego? Bo ludzie pomyślą, że się nakradł. Ale na przykład jest taki poseł, ja już może nazwiska nie wymienię, co tam, bo on jest z Legnicy. I on ma, uważaj, on jest rekordzistą Polski w tej dziedzinie, wśród parlamentarzystów. On ma 10 mieszkań. No i co? I właśnie
ludzie się go czepiają, że dlaczego ma pan 10, że co, że tam pan sobie tam zmieniasz, w tym tygodniu pośpię tu, tu i tu, ale ponieważ mam 10, to musiałbym częściej, no to drzemkę poobiednią tu, a spał będę w innym, no nie wiem, czepiają się go po prostu. A on jest po prostu... Zaradny. Zaradny. Ja szanuję takich ludzi. Ja też. On co prawda całe życie pracował na samorządowym. Nie żeby tam się zhańbił jakąś pracą inną. Aha, no to już mniej. No ale 10 mieszkań zdążył odłożyć na 10 mieszkań. To... A mimo wszystko brawo dla niego. Ja jak czytam, że Paweł Kukiz ma oszczędności w wysokości 42 zł, no to... Zaczynam się zastanawiać, czy jest to właściwy człowiek, by rządzić Polską. Ale on nie rządzi. Ale chciałby. Współrządzi. Czasami jego głos trochę waży. Tak, tak, to prawda. 42 zł. No idziesz z takim gościem do restauracji i widzisz to menu i widzisz, że on wybiera już coś za 38 i że jak weźmie napój, to ty płacisz. Rozumiesz? I już mówisz sobie, Paweł, pamiętaj o stanie twojego konta. Tak, bo na kredyt nie będę za ciebie wiecznie płacił restauracji. I on po prostu bierze bez kompotu wtedy, wiesz. To jest przykre, że z posłem tak. No, że on na kompot go nie stać. Jak już zje drugie, to... Grzegorz Braun przez całe swoje życie... Paweł Kukiz to jeszcze ma dom. Chciałem powiedzieć, ma dom, ma ziemię. Jakby go sprzedał, to mógłby kupić kompot, dużo kompotu. O ile miałby kompotu? Bardzo dużo kompotu. Bardzo. Tak. Nawet chrustem nie musiałby... Nie, mógłby... Nie miał już... Co? Mógłby siedzieć w namiocie, bo nie miałby domu i popijać ten kompot i opalać się takim chrustem, że miałby tam 40 stopni. Właśnie nawet nie musiałby chrustem, mógłby sobie kuchenkę gazową postawić. I palić gazem, a co? Stać by go było. Tak. Ale z Grzegorzem Braunem sprawy wyglądają inaczej. Otóż nie ma on żadnej nieruchomości i przez 55 lat życia odłożył 1400 zł oraz $50.74. Aha. Ale poczekaj, 50 parę lat, nie ma nieruchomości, nie ma samochodu, nie ma nic drogiego. Zegarka. Ale dzisiaj dolar wzrósł o 0,27, a więc oszczędności pana Grzegorza Brauna znacząco poszły w górę. Boże, ci ubodzy ludzie, oni się poświęcają dla Polski, a ty... Z nich szydzisz i jeszcze każesz mi brać udział w tym procederze. Ja mam dla pana Grzegorza Brauna radę, która może być szokująca. Panie Braun, pan powinien zostać socjalistą. Przy takim zmyśle do robienia biznesu... Nie, socjaliści są bogaci, bo... Ale pan na wolnym rynku sobie nie poradzi. Pan potrzebuje wszelkiego rodzaju zapomogi od państwa. No tak, tak. Uważasz. On musi w to iść. On tak, ale na przykład socjaliści nie wszyscy są biedni. Na przykład jest taki socjalista i poseł Maciej Gdula. Mhm. I słuchaj, mówi się w ogóle, że w Polsce naukowcy to mało zarabiają, prawda? Wiesz, że no, tak na uczelni to groszem nie śmierdzi taki. A on jest doktor habilitowany. I czym się zajmuje? Socjologią chyba, czymś takim. Nie to, że zaraz jakieś bateria powstanie, na której będzie samochód mógł przejechać 50 kilometrów. Socjolog. Skromny socjolog. Rozumiem. Z uniwersytetu. No wiecie, taki groszem nie śmierdzi. No to też on przez te swoje tam 40 parę lat życia to za wiele to on nie ma. No bo ile bo ma? 230 tysięcy oszczędności. Że tam w walucie to nie liczę, bo to jakieś grosze, jakieś 1000 euro, coś takiego. No złota ma trochę. Jakieś tam 6 uncji złota, no ale ile to jest warte? On twierdzi, że 50 tysięcy. Ale poczekaj. Nie możesz krytykować ludzi, którzy coś uzbierali, A szydzić tych, którzy nic nie uzbierali. Poczekaj, bo on poszedł w nieruchomości. Ale brawa dla niego. No i tak, i ma dom 175 metrów, wycenia go na 1 300 000 i działkę 2000. I to jest pod Warszawą. Ja ci powiem tak, on twierdzi, że ten dom jest taki w złym stanie. Ty, ale 175 metrów. To na jego miejscu bym zamienił ten dom na 4 mieszkania innych posłów. Nawet 6 by wystarczyło, no ale dobra, on ma ten dom. Słuchaj, mam mieszkanie, skromne, bo tam 100 metrów to tam, wiesz, no to wiadomo, to, że się musi jakoś tam, no ale daje radę, bo to w centrum Warszawy, no to ma za 1,5 miliona. Takie tak? Weekendowe. No takie tam, wiesz. Mhm. Ma i on poszedł w lokale użytkowe. I to te lokale użytkowe, tutaj jeden jest wart 1,5 miliona, drugi tam ponad 500 000, 600 tysięcy. I zaczyną go doceniać coraz bardziej. I słuchaj, ja go kiedyś podsumowałem, to jego, według oświadczeń majątkowych, to on ma tak za 4 miliony. No to dobrze.
Nie, to właśnie, nawet bardzo dobrze, nawet więcej. I myślisz sobie tak, 4 banki bez kredytów, no bo teraz nie, teraz w tym roku po raz pierwszy wpisał jakiś kredyt, że tam pożyczył od rodziców. Chyba, tak? Tak dobrze, dobrze patrzę? Nie, słuchaj, on w pracy to on tyle co nic. To on 10 tysięcy miesięcznie. To. I z tego wszystkiego, z tych 10 tysięcy, wyobraź sobie, to on to wszystko ma. No on ma trochę biżuterii, dzieł sztuki, zegarków. To wpisuje, bo wszystko jest powyżej 10 tysięcy. Czyli on jest z tych posłów, którzy lubią się pochwalić. Ma 2 samochody, tak. Posłowie, jak widać, dzielą się na tych, którzy lubią się pochwalić i na takich, którzy... Mają 50 dolarów i 74 centy. Albo jak Paweł Kukiz, 42 złote tak. I koniec. Ale to a propos socjalistów, bo chciałeś, żeby było, że socjalista, no to socjalista Gdula. No czyli dobrze powiedziałem, żeby Braun został socjalistą. Żeby Braun, no to wtedy się przynajmniej... miał przynajmniej. No, panie Braun, weź się pan zajmij. Ale tak całkiem serio to chciałem powiedzieć posłom. Drodzy posłowie, najgorsze to jest robienie ludzi w ciula. Naprawdę szanowałbym was, gdybyście pokazali, że jesteście zaradnymi ludźmi, którzy zarobili uczciwie x pieniędzy, i polityka nie jest wam potrzebna do tego, żeby przetrwać do pierwszego, albo że nie macie innego pomysłu na życie. I gdyby się okazało, że wasz majątek wynosi 10 czy 20 milionów dolarów, to w żaden sposób by mnie to nie odstraszało od oddania głosu na was. Wręcz przeciwnie. Nawet bym pomyślał, że jesteście być może warci tego, żeby na was zagłosować. No bo skoro sam facet zarobił i ma 20 baniek, to może i państwem się zajmie, a przynajmniej nie połaszczy się na jakieś, nie wiem, darmowe obiady. Czy... Natomiast jak widzę posłów, którzy zaniżają 5- czy 10-krotnie cenę własnych mieszkań i udają, że nic nie mają, to myślę sobie, Jezu, po co? Ty zamierzasz co? Zamierzasz tu nakraść i udawać, że nie nakradłeś? O co tu chodzi? Nie, no, mam takie podejrzenia. Jest takie słowo, ono jest nieładne, no ale cóż innego przychodzi do głowy? To jest szmaciarstwo. Szmaciarstwo. No, to jest szmaciarstwo. Ale dlaczego my żyjemy w kulturze wstydzenia się własnych sukcesów? Bo to się trochę do tego sprowadza. No tak, no bo jak facet zarabia... Słuchaj, no ma facet 50 lat. To znaczy, że pracuje jakieś 25 lat. Ćwierć wieku pracuje. Ja rozumiem, że ktoś może nie pracować dla pieniędzy, tylko dla idei. Rozumiem, zdarza się. Ale że oni wszyscy w tym Sejmie tacy ideowcy? Tak. Co za kraj, naprawdę. Chwalcie się. Jak coś macie, to się chwalcie. Pochwalcie się, tak. Właściwie co tam. A na koniec, drodzy państwo, chciałem powiedzieć, że słuchałem ostatnio wywiadu przeprowadzonego przez bardzo utalentowanego dziennikarza w RMF FM. Była to rozmowa... Gdzie mój kolega rozmawiał? Nie wiem do końca kto, bo nie widziałem, bo tylko słuchałem. Po głosie nie poznałem. Natomiast była to całkiem sensowna dyskusja z panem Karczewskim. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień Niegdyś dobry państwu. Marszałek Senatu, dzisiaj prosty senator i kolekcjoner masła, jak się dowiadujemy. Szeregowy senator. Istnieje obawa, że znam tego człowieka, siedzi przed tobą. I cóż cię zafascynowało w tej rozmowie? Zafascynowało mnie to, że my wszyscy nie chcemy sobie sami w życiu pomagać. Dlaczego my nie bierzemy spraw w swoje ręce? Pan Karczewski powiedział... Poczekaj, on wziął. Ja tutaj ale muszę... my nie chcemy. Ludzie po drugiej stronie ekranów nie chcą. Są bierni. Są bierni, tylko narzekają. A pan Karczewski powiedział, a mój znajomy, jak z kontekstu rozmowy wynikało, wysoko postawiony, no też mu wzrosła rata kredytu w banku. I wiecie, co zrobił? Zadzwonił do banku i mu powiedzieli, no to jednak chyba pomyłka, to będzie niższa ta rata. Rozmawiałem z osobą, dosyć ważną w Polsce, której właśnie wzrósł kredyt o 100%. I w banku skorygował to i obniżono. Jakaś pomyłka była. Więc ludzie, nie czekajcie z założonymi rękoma. No. Dzwońcie, jak wam coś wzrosło, jak nie przykład... pensja, tylko rachunek, to zadzwońcie, nie wstydźcie się. Jak... Sam się nie zrobi. Tak. Sam się chrust nie nazbiera. Dzwońcie. Do nadleśniczego. Dzwońcie na infolinię w banku, że dzień dobry, ja z polecenia pana Karczewskiego chciałbym, żeby rata moja była niższa. Raz zadziałało, może więcej razy dzwońcie zadziała. Dzwońcie do nadleśniczego, dzień dobry, sekretariat ministra Siarki. Chcielibyśmy u państwa nazbierać trochę chrustu. I działa, i już jedziesz, masz. Oni ci sami pozbierają, przyniosą ci jak ty mi tego badyla. Bo to będzie samo, jak? Samopozyskanie. Samopozyskanie. Więc samopozyskujcie te pieniądze. Na przykład idziecie do supermarketu.
to nie chodzi o to, żebyście coś kradli. Nie, ale możecie pójść do pani kasjerki i na przykład ponegocjować cenę, że nie, że jednak olej nie powinien kosztować 10 zł. To jest przeginka. Tak. Ja mogę zapłacić 6 zeta i więcej nie dam po prostu. Jedziecie gdzieś na wakacje, nie wiem, do Stambułu i wtedy się kłócicie o każdego centa, że wtedy to tak, wtedy... A w Polsce to co? Nie wypada, bo sąsiad zauważy? Nie, tak, trzeba. W supermarkecie na przykład idziecie, wiecie, kawę na przykład. Każą płacić za kawę z 10 zł. A ty mówisz, dam 3,50 i czekam na propozycję. Tak trzeba rozmawiać. Weźmy sprawy w swoje ręce. Jak posłowie i senatorowie i ich znajomi. Nie bądźcie bierni. Nie bądźcie bierni. Słuchajcie, naprzód. Dacie radę. Opalamy mieszkanie chrustem i negocjujemy ceny, gdzie popadnie. Na zdrowie. To ja się już oddalam. On tam ma jeszcze jeden komunikat, ale nie martwcie się, jego i tak przytulę. Pamiętajcie o specjalnej ofercie dla widzów kanału sportowego od Canal Plus. 20 zł miesięcznie, taniej nie będzie. I tu nie ma co negocjować, tu trzeba brać, link pod filmem. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.